Przygotuję dzisiaj pyszne danie, lekkostrawne. Będzie to makaron z sosem pomidorowym. A zatem będziemy potrzebowali oczywiście makaron. My tu mamy typu penne, czyli takie rurki. Dwie puszki pomidorów. Będzie potrzebny również żółty ser. Mam tu około 5 dek, ostarty na najmniejszych oczkach tarki. Będzie potrzebna również cebulka. Dwie cebule pokrojone w drobną kostkę, trzy ząbki czosnku. Z przypraw wykorzystamy oregano, jest to płaska łyżeczka. Wykorzystamy także paprykę w płatkach, jest to słodka papryka, pieprz i ponieważ ja lubię przyprawy, które są konkretne w smaku, dosyć ostre, więc dodam również płaską łyżeczkę papryczkę chili. Będzie potrzebna oczywiście sól i cebulkę, czosnek będziemy podsmażać na oliwie. Wykorzystamy także świeżą bazylię. Zaczynam od ugotowania makaronu. Do wrzącej, osolonej wody wrzucam pół porcji makaronu. Odrobinę zmniejszam gaz. Będę gotowała około 15 minut, żeby makaron był al dente. Makaron się gotuje, a ja na rozgrzaną patelnię wlewam oliwę, wrzucam cebulkę, odrobinę osolę i będę podsmażała do momentu zeszklenia. Cebulkę mam już zeszkloną, a zatem dorzucam czosnek. Wszystko przemieszam. Będę podsmażała minutkę, dwie i dorzucę pomidory z puszki. Wrzucam pomidorki. Wszystko oczywiście znowu dokładnie wymieszam. Będę podduszała tak około 10 minut, jak sos zacznie nam gęstnieć i wtedy przyprawię ziołami, pieprzem, solą. Makaron mam już ugotowany, za moment go odcedzę. Sos zaczyna powoli gęstnieć, a zatem jeszcze kilka minut i danie będzie gotowe. Sos zaczyna gęstnieć, a zatem czas, żeby przyprawić. Papryka, oregano, porcja świeżo zmielonego pieprzu, ostra papryka i liście świeżej bazylii. Wszystko mieszam i tak około 2 minutek i sos będę miała już gotowy. Sos zaczyna cudownie pachnieć, przepięknie także wygląda. Sos już ma właściwą konsystencję, a zatem wrzucam makaron. Wszystko wymieszam i podaję za moment danie do stołu. Pyszne danie, makaron z sosem pomidorowym mam już gotowe. Jeszcze odrobinę żółtego sera. I listek świeżej bazylii. I danie jest gotowe, tak jak powiedziałam, pyszne, lekkostrawne, uwielbiane zarówno przez dzieci i dorosłych, a zatem gorąco polecam i życzę smacznego.